Podanie o ojcu Ruszlu. Pięknym i cennym zabytkiem Starego Lubina jest kościół ojców Dominikanów, wybudowany w roku 1342 z rozkazu Kazimierza Wielkiego w obwodzie Murów Miejskich przy ulicy Złotej. W jednej z jego licznych kaplic, zwanej Ruszlowską, ogarnia zaduma nad dziwnymi drogami duszy ludzkiej, która opuściła ciało, ma jeszcze coś do powiedzenia światu. Nazwa tej kaplicy pochodzi od cudownego obrazu Matki Boskiej, będącego niegdyś własnością ojca Ruszla, przeora zgromadzenia, który umarł w połowie XVII wieku. Ma ona chór i organy i tę tajemniczość dziwną, wiążącą dawne i dzisiejsze czasy. Ojciec Ruszel był człowiekiem niepospolitego miłosierdzia, rozumu, dobroci i pobożności. Braciszkowie twierdzili, że lampkę oliwną przed obrazem Matki Boskiej w jego celi zapalają aniołowie. Toteż gdy umarł, żal i płacz był tym większy, że ciało jego znikło bez wieści. Z czasem ludzie wytłumaczyli sobie, że Pan Bóg razem z ciałem zabrał do nieba swego wiernego sługę i oddawali mu cześć jako świętemu. Bo gdzieżby się podział, kto by go skraść pozwolił? Braciszkowie trzymali wartę u tych zwłok najdroższych i odprawiali modły przez dzień i noc. Więc nagłe zniknięcie ciała tylko nadprzyrodzonemu zrządzeniu przypisać można było. Pewno zdrzemnęli się znużeni wartownicy i przez ten moment stał się dziw. Ale w klasztorze zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Organy same grały w kaplicy ojca Ruszla, a przy ołtarzu widać było cień ludzkiej postaci, jego postaci. Po korytarzach snuła się jakaś zjawa. To ojciec Ruszel, klasztor nawiedzał. Widział go ten i ów, trwogą zdjęty, żegnał się i na kolanach upadał. Wieś o tym rozchodziła się po Lubinie okolicy. Ludzie trwożyli się, ale świadkowie stwierdzili prawdziwość tych zjawisk. Rzeczywiście, była to zjawiska nadprzyrodzone, choć mało zrozumiałe, bo wędrówkę pośmiertną ludzie zwykli uważać za pokutę, a czysty żywot ojca Ruszla wykluczał taką możliwość. W ten sposób minęło prawie 250 lat. Ze zjawą Dominikanów zżyła się pokolenia. Każdy wiedział, nikt się nie dziwił. Zjawia się, msze odprawia, na organach gra, po korytarzach chodzi. Nikomu z tego powodu nie stała się żadna krzywda. Kiedy władze rosyjskie zajęły klasztor na Koszarie, ujrzał zjawę w korytarzu wartujący żołnierz i uciekł przestraszony. Następny wartownik był odważniejszy, po prostu zmierzył się i strzelił. Zjawa rozłożyła ręce i znikła w ścianie. Wtedy żołnierz zaalarmował władzę. I oto komisja śledcza w miejscu ściśle wskazanym przez wartownika rozkazała ścianę opukać. A wyłowiwszy uchem jakby próżnię, zarządziła na pewnej przestrzeni ścianę odmurować. Wtedy ujrzano we wnętrze szkielet ludzki, który po zbadaniu takich przedmiotów jak skaplerz i różaniec okazał się ojcem Ruszlem. A teraz pytanie i wniosek. Kto go zamurował i dlaczego? Przypuszczać należy, że uwielbiający go braciszkowie zainscenizowali w niebo wzięcie zacnego Dominikanina, aby przed wiernym ludem tym więcej podnieść jego cnotę. A tymczasem pokorna dusza ojca Ruszla znieść nie mogła tego zrównania z Matką Boską, niepokoiła żyjących, aby ujawnić prawdę. Bo fakt faktem, że z chwilą odmurowania szkieletu zjawa nie pokazała się więcej. Ale pamięć o tym nie wygasła.